Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj będzie lekcja wymowy japońskiej samogłoski U. Polskie U to jest głoska, z którą mam największy problem w języku polskim i w końcu muszę się nauczyć, ale pracuję nad tym od roku, a mi nie wychodzi. Ale postaram się w te wakacje nauczyć się tej samogłoski polskiej U, bo naprawdę to mnie męczy. I wiem, że wam też to przeszkadza, bo widzę często komentarze typu: o, musisz popracować nad U, albo U wymawiasz po japońsku i tak dalej. A teraz nauczę was japońskiego U. Japońskie U jest inne niż w polskim. I to brzmi U. I to jest trochę podobne do polskiego U. I teraz powiem, jak wymawiać japońskie U. Lekko otwieramy usta i po prostu i wtedy mamy wrażenie, że głos wydajemy ze środka, a nie koło zębów. I wtedy nic nie jest napięte. Po prostu jesteśmy zrelaksowani i tak mówimy. To teraz będziemy ćwiczyć razem ze spółgłoskami. S, c, n, h, m, j, l, albo g, z, b, p. I teraz będziemy wymawiać słowa, które zawierają u. Wy na głosie. Umi, umi, umi. I to znaczy morze jako miejsce, gdzie jest woda. Umi, umi. Albo usi, usi, usi. I to znaczy krowa. Usi, usi. I teraz my na głosie po spółgłosce. Kuni, 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 kuni. I to znaczy kraj, państwo. Kuni, kuni. I teraz w śródgłosie. Kau to omoimasu. Kau to omoimasu. Kau to omoimasu. To znaczy myślę, że kupię. To jest złożona forma, bo raczej w środku pojedynczych wyrazów nie występuje u pojedynczo. A teraz w śródgłosie po spółgłosce. Makura. 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 I to znaczy poduszka. Makura. Makura. I teraz w wygłosie. Kau. 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 Czyli kupić. Kau. Kau. Albo w wygłosie po spółgłosce. Kaku. 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 I to znaczy pisać. Kaku. Kaku. Dobrze, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi z wymową U. Do następnego odcinka. Cześć!